Łotewski nadawca poinformował, że do przyszłorocznej edycji Supernowy napłynęło 108 propozycji. Jest to 13 mniej niż w zeszłym roku. Na komisję jurorską czeka teraz zadanie wyselekcjonowanie stawki łotewskich preselekcji. To co jest pewne, to to, że wśród 108 utworów znajduje się m.in. ten autorstwo Markusa Rywy oraz Leona Myszkowskiego, czyli syna Justyny Styczkowskiej. Artyści, których wydany ostatnio singiel One Night rozbrzmiewa w polskich stacjach radiowych, mają zgłosić się do łotewskich preselekcji. Podobno zrobili to i podobno mają bardzo mocny utwór. Markus Rywa jest postacią, która zgłasza się do łotewskiej Supernowy co roku od 2014 i jeszcze ani razu nie otrzymał biletu do konkursu.